Hej, 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 z tej strony Listwa, oglądacie kanał antygaming.com i dzisiaj chciałbym wam pokazać takie coś, co sobie kupiłem kiedyś na nadmorskim bazarze, bodajże w Krynicy Morskiej, to było w tym roku. Długo już to u mnie leżało, no i tak chciałem coś z tym zrobić. O, jak widzicie, kosztowało 10 zł, to jest Jumbo Brick Game, czyli w czasach, kiedy Game Boye w sumie były drogie, no i nie każdy miał ochotę albo pieniądze, żeby kupować, to się właśnie grało na takich brick game'ach. To jest Tested According to International Standards, nie wiem, czy to widać. Pokażę, patrzcie, jakie piękne. Także tak, 10 zł mi to kosztowało, także ceny specjalnie się nie zmieniły, kiedyś też takie bajery chodziły po dychę. No i nic, i odpakuję, zobaczę, co to w ogóle jest i z czego to jest zrobione, bo jak widzicie, to jest jeszcze, powiedzmy, że oryginalnie zafoliowane przez jakiegoś Chińczyka, także... O, otworzyłem, żeby sobie trochę pomóc. Z tej strony może podejdę. No tak wyszło, tutaj już nic nie ma więcej, o, patrzcie, pustka. Także wywalę to. I tak, no, co mam powiedzieć? Chwila, może... O! Wyszło, dobra. Jest to strasznie, strasznie tandetne. Boże święty. Ale zaskakująco wygodnie się to trzyma. Może spróbuję jeszcze z lewą ręką. Bo to cały czas, kurde, trzymam ten mikrofon. Tak, no te guziki strasznie się łatwo naciskają, podczas gdy te to... To się trzeba namęczyć, tutaj są. O, patrzcie, widzicie to? Takie te rysy odbijają się. Kurde, w ogóle strasznie to porysowane. Ja mam wrażenie, że to w ogóle nie jest nowy produkt. Chociaż, no nie wiem. Tutaj przy głośniku też jest ten plastik taki uwypuklony. Także... No, badziewne, nie? To straszne badziewie. Są za to wszystkie śrubki. Nie wiem, po co? Dobra, zobaczę, są bateryjki. O Jezus, no nie ma oczywiście baterii. Będę musiał jakieś znaleźć. A, także ten. No dobra, znalazłem już baterię. Proszę bardzo, baterie z Ikei. Prawdę mówiąc, nagrywam tą drugą część drugi raz. Bo za pierwszym razem włączyłem dźwięk w tym urządzeniu. I niestety dźwięk był lepiej słyszalny ode mnie, bo to strasznie wszystko piszcze, w ogóle wam to puszczę. Yo, yo. Przepraszam za chrypę, trochę jestem chory. A w ogóle to się strasznie w niewygodnej pozycji pochylam. Ale dobra, nieważne, wyłączę, słuchajcie, dźwięk. I wam zaprezentuję gry. Te gry dzielą się na gry z literkami. I każda literka to jest w sumie inna gra. I tych gier jest od A do Z, nie? A poza tym każda gra ma jeszcze 99 swoich wersji. Także jak widzicie, tych gier jest naprawdę dużo. Chociaż tak naprawdę jest to kilka gier, które się powtarzają, a przepraszam bardzo, w większości to jest po prostu Tetris. Zacznijmy od pierwszej gry. To jest taka gra w czołgi. Tu się, proszę was, to jest melodyjka początkowa, której nie słychać. Się jeździ i się szczelo się w czołgi. No i już mnie czołg zabił. Ciężko to też na kamerze pokazać, bo jak się odbija światło, o, to jest coś takiego, nie? Także o. Gram w czołgi. Nie jest to wcale takie proste. Kiedyś te gry nawet takie proste były, kurde, wymagające, no bo... Ojej, zderzyłem się. Na czymś musiałem, że tak powiem, budować swoją popularność i to, żeby w ogóle ludzie chcieli w nie zagrać. Dobra. Reset. Nawet, o Jezus, nawet wygodnie się to trzyma, nie jest złe, znaczy jest w sumie, plastik jest tandetny, ale jest całkiem twarde, się nie, widzicie, że się nie wygina specjalnie. Także to akurat jest plus, nie? Można tym rzucić i generalnie, i zdaje się, że będzie działać dalej, nie będzie, bo wyleciały baterie, ale działa to jak trochę z Nokią 3310, wiecie, rzucicie, wylecą baterie, wsadzicie z powrotem i nadal działa. Prawdopodobnie w środku tutaj w ogóle nic nie ma. Gra B. Zdaje się, że to jest... Tak, to jest Pong. Nie, to nie jest Pong, to jest... No, ta gra, co się, kurde,
strzelało, żeby wszystkie ustrzelić i się odbijało i nie może wpaść tam ta kulka, którą się odbija tam na dół. Nie pamiętam, jak to się kurde nazywa. Ale no to klasyczna gierka, po prostu tutaj zrobiona, żeby... No fajne, nie? Trochę wolno ten kurde Dynks lata, mogłeś trochę szybciej. Byłoby może trochę trudniej, no jest plus, bo można grać jedną ręką, więc mogę się na chwilę wyprostować i nie stać jak zgarbiony, kurde, jak przy łopacie. Dobra, robimy reset. Włączamy dźwięk. I gra C. Gra C to jest wariacja na temat gry B, tylko że jak widzicie mamy dwie kreski, a nie jedną. Także na razie sobie daruję. Jest gra D. Gra D akurat jest bardzo fajna. Ojej, Jezus, nie ten guzik. Nie chcę sąd. Gra D miała być. Bo właśnie, guzik start jest tutaj, nie? Także wiecie, trochę się myli. Jest fajne. Trzeba to rozwalić. Jak widzę, że wzory się powtarzają tych serduszków. Co, strzela mi co? I nic? Już się popsuło? To powinno strzelać. A, strzelam, dobra, tylko te bzyczki są takie, że nie widać tego mojego strzelania. No oczywiście to serduszko też nie możecie trafić. Przypomina to... Galaxians. Czy ta gra się nie nazywa Galaxians? Ale ja zawsze zapominam, jak ona się nazywa. To na, jak ktoś miał Pegasusa z pirackimi kartami z bazaru, no to tam bardzo często właśnie to było pod tytułem Galaxians i właśnie skusiłem. Dobra, robię reset. No bo ta muzyczka. Była gra D. A co to? A to nie wiem, co to. No. Aha, musimy chyba rozwalić te do góry, z tym, że tu mamy dodatkową przeszkadzajkę. O co tu chodzi? Można przyspieszać ten dings. O, nie, odbił mi. Nie wiem, co tu chodzi. Nieważne. Dobra, lecimy dalej. Samochody. Tak, to są samochody. Jeździło się samochodami. Nie wiem, czy dostrzegacie w tym samochód. Ja dostrzegam trochę w tym samochód. Także możemy pograć w samochody. I cóż, się jedzie. Brrr, jest dźwięk. Ale wyłączę, bo jest kurde wkurzający. No i trzeba omijać, żeby nie trafić w inne samochody. A na guzik Rotate, który nie ma nic wspólnego z Rotate, można przyspieszać i jechać szybciej. No i super, i się zdobywa punkciki, proszę was. Tutaj po prawej. Jesteś wesoły chłopczyk, który się cieszysz, bo ma grę z bazaru za 10 zł. No przegrałem, cóż. Nie jestem dobry. Takie bajery. Tym bardziej, że z responsywnością tych klawiszy prawo-lewo też jest tutaj różnie, nie? To jest chyba dodatkowy, nie wiem, dodatkowy poziom trudności, czy w ogóle jakieś utrudnienie, żeby aż tak prosto nie było. No, myślę, że jeśli nie masz nic innego do roboty, nie? Po prostu jesteś w jakimś nudnym miejscu z rodzicami nad morzem, kurde, cię zmusili do wyjazdu, a ty wolisz grać w Counter-Strike'a w domu, no to jest to jakiś... Ojej, przepraszam. Jest to jakiś sposób, żeby no przeżyć taki wyjazd. Okej, okay, dobra, reset. Okej, okay, kamera, dobra. Kolejne rzeczy. To były auta, ale to znowu jest gra z autami, już to... przepraszam, w to wcześniej grałem. To jest no, takie bardzo w sumie nudne i proste. Jedzie się tunelem, nie można walnąć w nic, nie? Także trzeba w odpowiednich miejscach tutaj... No dobra, nie jest aż takie proste. Skręcać. No jedź. Zdaje się, że to jest generowane proceduralnie. Znaczy, że losowo. I dwa razy się nie powtórzy taki sam układ. Natomiast pewny nie jestem. Ciekawe, jaki to ma procesor, albo... O, ciekawe, jaką ma kartę graficzną! Na pewno ma GeForce'a jakiegoś. Drogiego GeForce'a, dobra, reset. Aha, to jest w sumie fajna gra.
No, się lata takim dynksem na dole i się strzela do spadających klocków. I trzeba to zrobić jak najszybciej, żeby cię nie dotknęły. Także to jest całkiem w porządku. Dobra, tyle. Reset. Było to. A tu... co tu się robi? Tutaj zdaje się, że to działa w drugą stronę. Tak, tutaj się buduje klocki. Jak się zbuduje całą linię klocków, no to ona znika, nie? No, widzicie? Też w sumie fajna gra. Kurde, taka niby popierdółka, a w sumie całkiem przyjemnie się w takie gówno by grało dłużej. Dobra, jedziemy dalej. I tu już jest... wąż! O, jest wąż! Co to? To nie jest wąż. Nie, wąż, dobrze. Widzicie, chodzi wąż. Może lecieć szybciej. No i się rozbija o ściany wąż. Super gra wąż. Taka kurde, jak na Nokii 3210. Tam był inny wąż trochę niż 3310. Tam już była druga wersja węża. No i co, fajnie jest. Jest super. Dobra. Można robić pauzę, jak się wam nie na przykład musicie iść siku czy coś. Dobra, lecimy dalej. Ojej. Był wąż. To jest Frogger, albo coś, co ma go udawać. Mamy ten klocek taki mały na dole. I musimy przeskakiwać przez... to są jakieś, nie wiem, beczki, belki, kurde. Tak, żeby dotrzeć do końca. No i tak, tak w nieskończoność. A, spadł, skusiłem. No i nic szczególnego, ja tam nigdy Froggera nie lubiłem akurat. Więc to mnie tam... Dobra. Aha, no i tutaj od L do Z już mamy te trisy. Różne konfiguracje, że to kurde od dołu leci, od góry leci, od boku leci i tak dalej, nie? Także no nie mamy tutaj tyle gier, co oni zapowiadają, bo tutaj już widzicie są te trisy. Ale mimo wszystko, no nie żałuję wydania 10 zł na coś takiego. Nie wiem, może to komuś kiedyś dam, kurde, jak nie będę miał co z tym zrobić. Bawić się w to tak ciężko, no. Nie ma podświetlonego ekranu. Jak wyłączę światło... No dobra, jest jasno, to akurat widać. Ale już tutaj wystarczy pod kątem trochę. I widzicie, gówno widać, nie? No też te baterie są trochę słabe. Właściwie powinno się na to patrzeć tak. Ale tak to za bardzo nic nie widać, nie? Jakość jest tandetna, chińska, plastikowa. Także no, czego się można spodziewać po takim produkcie. Mimo wszystko, jak za 10 zł na wakacjach nie macie co robić, można sobie kupić bardzo fajna rzecz, Brick Game. Myślę, że są w różnych wielkościach i w ogóle dużo jest modeli. Większość opiera się zupełnie na tym samym. No dobra, dziękuję bardzo, że byliście ze mną. Zapraszam do innych filmów i do zobaczenia. Subskrybujcie, lajkujcie i super będzie.